jest prawda. Miło was posłuchać, nie wiem, z kim dokładnie rozmawiam. No, brat Bogdan z Rudy Śląskiej, Urszulka Olszewska, brat Bogdan Ciecierski. No i my też służymy Chrystusowi, bo on jest najważniejszy jako Dzieje Apostolskie 1:8. Mamy świadczyć o Chrystusie, bo jesteśmy wybrani. No i każdy człowiek teraz będzie wybrany i rodziny będą łączone w prawdzie w Chrystusie w jednym pasterzu. Jana 10:16. On jest tym prawdziwym nauczycielem. No wiadomo, że każdy po swojemu coś tam naucza, ale surowszy wyrok. Jakuba 3:1, że surowszy wyrok. No psychiczny raczej, bo Bóg nas karci, koryguje nasze myślenie, bo diabeł nam zaślepił te umysły i teraz Chrystus nas odświetla właśnie. Się wybudzamy po prostu. No tak, zaskoczony jestem, że mój numer do pewno Śląsk telefonu i że akurat dzisiaj zadzwoniliście. Czyli ziarko działa, widzisz, pszenica umrze i zmartwychwstanie. To dobrze, bracie, jesteś nieśmiertelny, Mateusz 10:8 wskrzeszamy, Efezjan 5:14 dla Chrystusa, nie? Obudź się, który śpisz. No to dzisiaj wiesz, że jesteś królem, Objawienie 5:10 i nie będziemy w niebie, tylko na ziemi. Te nowe miasto Jeruzalem wstąpiło. Objawienie 21 rozdział, te nowe miasto wstąpiło w twoim sercu myślę. I Warszawa, te wszystkie rządy teraz się rozpadną, wiesz, bo oni już są obnażeni. Te telewizja, to wszystko ich obnażyła, te filmy wojenne. I my psychicznie tyle wojen przeżyliśmy, bo kiedyś tam nie mieli telewizorów, nie? Ale jak my tyle tych wojen widzimy, horrorów w telewizji albo widzieliśmy, ja już tego nie chcę oglądać, bo źle to psychicznie działa na mnie. Nie mam telewizora nawet w domu. No to fajnie. To jest jeszcze jedną nogą myślę. Jeżeli chcę coś zobaczyć, to dzisiaj w dobie internetu naprawdę można sobie wszystkie rzeczy znaleźć. Nie? Tylko nie wchodź na YouTube na odstępców, bo zobaczysz przerażenie, naprawdę. Bo to nim najwięcej prawdy mają, no. Omijam ich dlatego, że miałem z nimi swego czasu styczność i wiem, że niczego nie serwują w zamian. No mają Pana Jezusa i tam, wiesz, a świadkowie, kto wytrwa do końca w prawdzie, miłości, naśladowaniu właśnie baranka, który nie jest pośród... Katolicy zjadają baranka jako mąka woda, nie? Ja mówię, ściepę wszyscy robią, a sam on pije, sam ten ksiądz. IHS ma napisane na tej szacie, sukience IHS, ja chleję sam. No i kiedyś Chrystus nakarmił 5000 chlebem, rybą, a teraz karmią księdza. Dzwony zadzwonią, baranki pokornie pieniądze zanoszą i to jest chore, to jest... Tam nie ma w ogóle Boga. Tam zawsze modlą się o śmierć za umarłych i zdrowaś Mario w godzinę śmierci. Ja się teraz zobaczyłem, że ja się modliłem o śmierć, a moja mama katoliczka do dzisiaj różaniec nie może umrzeć, że ja mam iść do księdza do spowiedzi. Ja nie pójdę. Ksiądz po kolędzie chodził na klatkę, wyszedłem na klatkę i on nie chciał ze mną rozmawiać. Szukał ministrantów, bo się wystraszył, bo gdzieś zginęli. Ja mówię, nie zginęli, bo co ma... No. No właśnie, aniołki mu zginęli, obstaw, a ministranci mnie słuchali was z 20 minut. Słuchajcie, dziękuję, muszę gonić, bo... Dobrze, dzięki. Mam robotę zaczętą. No to miłej pracy królu i tam żonę pobłogosław, że jest królowa, ty królem, nie? Żyjcie na wieki, braj, błogosławimy pan. Błogosławimy, no, pa.